wielu lat przy Krynickim Centrum Kultury działa kółko plastyczne. Celem zajęć jest rozwój dzieci ich plastycznych predyspozycji, ale nie tylko. Staramy się nakłonić młodzież do powiększenia swojej kreatywności. Dzieci tworzą swoje prace w rozmaitych technikach, a każdy może wybrać tą, która mu najbardziej odpowiada. Nasze zajęcia są także wyśmienitą zabawą. Prace naszych wychowanków brały wielokrotnie udział w wielu konkursach i wystawach plastycznych. Zajęcia odbywają się w Krynicy Zdroju oraz Wiejskim Domu Kultury w Tychy. Prowadzi je Agata Broliszewska. Zapraszamy bardzo serdecznie.